Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj nagrywamy dla Was odcinek o majówce, która zbliża się wielkimi krokami, a że w tym roku bardzo fajnie wypada, no to na pewno wielu z Was pojedzie na tą majówkę. No i generalnie my, żeby troszeczkę zbliżyć się do klimatu majówkowego, pojechałyśmy nad jezioro. A jak już jesteśmy przy samochodzie, to wspomnę tylko, że u nas na stronie znajdziecie sporo akcesoriów właśnie do samochodu, typu organizery, osłonki przeciwsłoneczne, lusterka. O nich też jest oddzielny odcinek na naszym kanale, także podlinkujemy Wam go tutaj i wskakujcie, jeżeli Was ten temat interesuje. Jak już zdecydowaliście się na wyjazd na majówkę, to oczywiście przydadzą Wam się zabawki w podróż. My mamy w Tublu bardzo dużo takich zabawek i już na ten temat przerobiliśmy oddzielny filmik, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam, bo już nie chcemy po prostu powielać tematu. Tutaj znajdziecie link. To lecimy, słuchajcie, z tą majówką. Zaczniemy od koca piknikowego, takiego kompaktowego. Możecie go zawsze zabrać ze sobą. Jest to koc marki Life Venture. Tutaj nawet mam moją osobistą sztukę, którą zawsze wożę w samochodzie. Jak widać, jest dosyć sporych rozmiarów. No i co najważniejsze, ma z tyłu taką nieprzemakalną warstwę, także można go spokojnie nawet na wilgotnej powierzchni rozłożyć. A z ciekawostek to jeszcze ma takie szlufki, do których możecie przyczepić śledzie, żeby Wam nie uciekł. No to słuchajcie, jak już jesteśmy na majówce, zaczynamy od piaskownicy. My akurat tutaj piasku nie mamy, a tak w ogóle z ciekawości, to nie jesteśmy na żadnych Mazurach, tylko na warszawskim Ursynowie. Dla tych z Was, którzy są z Warszawy, możemy podlinkować miejsce, bo ja również, mimo że mieszkam całkiem blisko, nie wiedziałam, że tutaj istnieje takie fajne jeziorko. No i teraz tak, zaczynamy od piaskownicy. Mamy kompaktowy zestaw do piasku od marki Scrunch, wiadereczko silikonowe, które możecie zwinąć i zapakować do swojego bagażu, nie zajmuje miejsca. Do tego mamy łopatkę w tym samym kolorze i zestaw czterech silikonowych foremek, które są w takim oto opakowaniu w siateczkowym, można zawsze wytrzepać piasek. Jeżeli jedziecie na majówkę z dziećmi, oczywiście pamiętajcie o bezpieczeństwie. Polecam chociażby zabranie takich opasek informacyjnych, gdzie możecie wpisać dane rodziców. Mam tutaj dwie, jedną z marki Little Life, a kolejne z marki Scrunch. Zaraz pokażę Wam, jak działają. I kolejna fajna rzecz to jest apteczka. To jest taka rodzinna apteczka z marki Little Life. Mamy też taką mini apteczkę. Ta rodzinna jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona. Spokojnie można ją mieć jako apteczkę samochodową. Opaski Little Life mają z tyłu elastyczną gumkę. No i mają tutaj miejsce na włożenie dwóch karteczek. Te karteczki są wodoodporne. No i oczywiście wpisujecie tutaj dane dziecka i możecie też na przykład jakieś inne informacje umieścić o lekach, alergiach. Opaska Scrunch jest natomiast elastyczna i dostosowuje się do rączki dziecka. Oczywiście jak słońce na majówce, u nas jak widać nie ma, to pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej i tutaj polecam Wam czapeczki dla młodszych dzieci z Lightwooda. One są z tyłu z taką ochroną karku, są również tutaj regulowane przy pomocy troczków, no i mają takie śmieszne uszka. Zerknijcie oczywiście koniecznie naszą stronę, bo jest ich więcej kolorów, no i są też w różnych rozmiarach. A dla starszych dzieci oczywiście polecam czapeczki z daszkiem. No i tutaj też mam akurat z marki właśnie Lightwood. No i jak ochrona przeciwsłoneczna, to pamiętajcie również o ochronie oczu. Kupcie jakieś bezpieczne dla dziecka okulary z dobrym filtrem. My oczywiście polecamy standardowo Babiators i tutaj mamy Eleporte jeszcze. Na majówce, słuchajcie, również przydadzą nam się takie zabawki do aktywnej zabawy. I tutaj mam dla Was rakietki do gry z firmy Sunny Life. Tutaj taki tenis plażowy marki też Sunny Life. I dodatkowo kolorowe śmigło latające z B-Toysa, które jeszcze dodatkowo świeci.
To jest taka klasyczna zabawka, która tutaj uruchamia śmigiełko. W momencie jak pociągniemy, wysuwa się sznureczek i tutaj ten element zaczyna się kręcić. No i wiadomo, śmigło wprawia w ruch i wylatuje w górę, ale pewną właśnie nowością w tej zabawce w stosunku do naszych takich z dzieciństwa, jak ktoś miał coś takiego, jest to, że świeci. Na wszelkiego rodzaju piknikach, czy wakacjach, czy właśnie majówkach sprawdzają się też takie zabawki do obserwacji przyrody. I tutaj mam dla Was taką lupę z marki Hubba z serii Terra Kids. Generalnie chodzi o to, że możemy sobie tutaj włożyć do środka no, jakiegoś robaczka, listka, czy cokolwiek innego i obserwować go zarówno z góry, przez szkło powiększające, jak i z boku. Dodatkowo tutaj jest taka zawieszka, można przyczepić sobie tą lupę na przykład do szlufki, od spodni czy do plecaka. A druga zabawka, którą chciałam Wam pokazać, to jest troszeczkę już większa. To jest hotel do obserwacji owadów marki BeeToys. I tutaj też mamy w zestawie pensetę z lupą. Możemy sobie tutaj umieścić jakąś muchę, ślimaka czy cokolwiek takiego. Oczywiście na dłużej nie, bo wiadomo, coś z tego mogłoby się zwierzątku stać. I również możemy obserwować. No i dla ochłody mamy tutaj kilka rzeczy do wody. W naszej ofercie tublowej mamy markę Sunny Life i Leewood i tutaj macie bardzo dużo rzeczy, niezależnie od tego, czy wyjedziecie nad jezioro. Możecie wziąć materac, czy koło do pływania, czy jakieś tutaj makaroniki. Albo jak zostajecie we własnym ogrodzie, to po prostu zraszacze do wody albo baseny. No i zaraz tutaj pokażemy Wam z bliska, jak to wszystko fajnie wygląda. Dla młodszych dzieci płytki basenik z daszkiem już od 12 miesiąca życia. Basenik dla większych dzieci, w tym wypadku mamy z rekinim ogonem, ale sprawdźcie naszą stronę, jest ich więcej. Zawadiackie makaroniki, krabiki. Dla osób, które lubią bardziej stonowane kolory, polecamy markę Leewood. Tutaj mam akurat materacyk w kształcie kotka i basen tej samej marki. A teraz, słuchajcie, duży materac w kształcie kampera. Już tutaj mówimy do siebie, że same się widzimy na nim, słuchajcie, na jakiejkolwiek majówce, czy na Ursynowie, czy na Mazurach. No i giga zraszacze. Krabik ma, słuchajcie, 1,65 m wysokości, a ten szark tutaj prawie 2,5 metra długości. Pamiętajcie jednak, że jak bawicie się w wodzie, to zabawa musi być bezpieczna. I tutaj również marka Sunny Life przychodzi nam na pomoc. Mamy kamizelki w różnych rozmiarach z takim paseczkiem pomiędzy nogami. Oczywiście kamizelka wykonana z pianki neoprenowej. Po wyjściu z wody do osuszenia się polecam Wam szybko schnące ręczniki z marki Life Venture. Są dużych rozmiarów, są lekkie i schną bardzo, bardzo szybko, 8 razy szybciej niż zwykły ręcznik, a do tego są pokryte antybakteryjną powłoką, dzięki której po prostu ten ręcznik nie śmierdzi. A na koniec nasz bestseller, czyli hulajnoga w 2 w 1, Scoot & Ride, to jest taki jeździk, który tak naprawdę możecie zmienić na hulajnogę. Oczywiście pamiętajcie o kasku, bo kask jest konieczny, żeby bezpieczeństwo było zachowane. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat Scoot & Ride, to w następnym odcinku na naszym YouTubie pojawi się filmik, który właśnie tutaj będzie tylko i wyłącznie o tych hulajnogo jeździkach, więc zapraszamy Was serdecznie, a teraz pokażę Wam, jak zmienić jeździk w hulajnogę. Wspomnę Wam, że na jeździku mogą jeździć dzieci od 1 roku życia. Mamy tutaj regulację wysokości, także o, jak widać, jest taki bardzo malutki. No oczywiście dla większych dzieci sobie tutaj zmieniamy. No i żeby zmienić jeździk w hulajnogę, to musicie najpierw wyjąć kierownicę. Mamy tutaj taki przycisk u góry, wyciągamy kierownicę. Później odchylamy tutaj klapeczkę, no i po prostu przekręcamy tą część. Zamykamy klapkę i wkładamy kierownicę.
i gotowe. Nasza majówka w wersji mini niestety dobiega już końca. Mam nadzieję, że Wasza będzie nieco dłuższa i fajniejsza i z większym słońcem. No i generalnie zapraszamy Was do linków pod filmikiem. Tam znajdziecie wszystkie prezentowane dzisiaj gadżety i mam nadzieję, że coś Wam się spodobało i przyda Wam się na Waszych wyjazdach. Dzięki, cześć!